Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl. Moi drodzy, chyba więcej dodawać nie muszę. 5,5 tysiąca łapek w górę w niecałe 24 godziny. To jest Meksyk. Oczywiście nie zabrakło ludzi, którzy się spieli do mnie o to, że oczywiście jak to przecież ja nie wrzucę filmu z Fantasy Collection, to wy mnie źle zrozumieliście. Chodziło mi o to, że jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek już jutro, to wbijcie 4000 łapek w górę i wtedy wrzucam kolejny odcinek jutro, tak jak jest teraz. Nie chodziło mi o to, że jeśli nie wbijecie 4000 łapek, to po prostu już nie wrzucam żadnego openingu. Chodziło mi po prostu o to, że wbijecie 4 koła, wrzucam kolejny odcinek jutro. Jako że chcecie widzieć to otwieranie, chcecie zobaczyć, jak się będzie rozwijał mój następny skład. Także moi drodzy, przechodzimy do kolejnego openingu. I mamy tutaj jakieś paczki specjalne, no ale raczej ich niestety nie możemy otwierać. Także otwieram pierwszą paczuszkę za 7,5 tysiąca. Okej, okay, zobaczymy, co będzie w środku. Mamy do wydania po raz kolejny 200 tysięcy i mamy tutaj środkoobrońca. Nie, Argentyna na tu jest niestety niepotrzebna i jest tutaj Francuz, środkoobrońca. Nie wiem, kurde, boję się tych Francuzów, bo za cholerę nie wiem. 69 overalla. Okej, okay, następna paczka i jest to nie. Caceres, nie wiem jak się dokładnie to czyta. To nie jest zawodnik, który wzmocni nasz skład i tutaj nie mam żadnych duplikatów, nawet które nam się przydadzą. Shane Long to też nie jest karta, która nam się przyda. Także przechodzimy do następnej paczki. W dalszym ciągu w drużynie tygodnia są zawodnicy, którzy bardzo nam się przydadzą. Okej, okay, jest tu bramkarz. Mamy już Somera chyba. Nie mamy Somera, ale już mamy Benaglio. Jest do tego Britton, zawodnik Swansea i do tego środkoobrońca z Rosji. No, z Rosji bardzo chętnie przygarnę, nawet jak to srebrna karta, bo jakikolwiek zawodnik z Rosji, kurde, się przyda, bo w Rosji mamy chyba zaledwie 3 zawodników. Także naprawdę mamy 3 zawodników, którzy wzmacniają w tym momencie nasze składy. Proper. Wow, wyświetlił się on, więc raczej nic nie będzie szałowego. Mamy prawo skrzydłowego z Włoch i do tego jest lewy obrońca Rainier, chyba jakoś tak się czyta. Kurde, korcą mnie te paczki za 15 koła, ale no niestety nie możemy ich otworzyć, musimy otwierać wszystkie paczki za 7,5 tysiąca. Z tego co mi wiadomo, także otwieramy kolejną. I jest tu środkowobrońca Amat. Także to jest zawodnik hiszpański. Do tego mamy tutaj, nie mamy tu nikogo. Jest także Amat, jedyna karta, która w tym momencie wzmacnia nasz skład hiszpański. W poprzednim odcinku także wypadło mi z głowy, żeby zaprezentować wam, jak prezentuje się moje składy. Także niestety przepraszam was za to. I napastnik Argentyna, już myślałem, że to będzie Aguero, ale Icardi to jest duplikat. Do tego mamy tutaj lewego obrońcę Ferreira z Portugalii. I jest także Turek Oz Jakub, chyba jakoś tak. Nie wiem dokładnie jak to czyta. Turka mamy oraz Portugalczyka, także bardzo fajnie, bo w Portugalii oraz Turcji to wygląda bardzo przeciętnie. Nie ukrywam, że przygarnąłbym jakiegokolwiek szybkiego napastnika do mojego składu i jest tu środkowy pomocnik Arturo Vidal, to jest bardzo dobra karta, ale no niestety ta karta nie wzmocni żadnego naszego składu, szkoda. Leo Messi na paczuszce i mamy tutaj kogo? Nikogo, Kasia, to jest duplikat, czy może coś jeszcze w środku jest? Tutaj Nocerino, środkowy pomocnik z Milanu i to jest kolejny środkowy pomocnik z Milanu, bo już chyba mamy 3 albo nawet i 4 zawodników Milanu w naszym składzie. No do tej pory jakiegoś żadnego takiego większego wzmocnienia, może tym razem bramkarz i jest to Beto, tak jest, zawodnik Sevilla, to jest chyba nasz pierwszy bramkarz z Portugalii, także teraz nie jestem pewien, czy kogoś trafiliśmy. Do tego jest tutaj McCarthy, nasz bramkarz, który już się znajduje w składzie w tym momencie, także fajnie, że trafiamy tego Beto na bramkę. Jeszcze jakieś 130 tysięcy przed nami zostało. Lacazette na paczce i w środku jest lewy obrońca Anglii, jest to Bertrand, duplikat, bo już go mamy w składzie, z tego co pamiętam. Do tego jest Schulz, środkowy obrońca. I to jest jedyna karta, która teraz trafia naszego składu. Prawdę mówiąc, jestem w wielkim szoku, jak bardzo podoba mi się Fantasy Collection. Napastnik Uche. No karta bardzo fajna, szkoda, że to nie jest żaden zawodnik, który wzmocni nasz jakikolwiek skład. Ale jest tutaj Fernandez, bardzo ładna karta Fernandeza, zawodnika Realu Madryt. 77 obrony, 74 fizyki, 75 tempa, także to jest bardzo dobre wzmocnienie. Okej, właśnie pękła pierwsza setka i mamy tutaj lewy obrońca i jest to Balenciaga, no kurde, już mamy 3 lewych obrońców w składzie hiszpańskim, a tutaj gdzie jest reszta? Jest Coquelin i tutaj już mamy 2 duplikaty ze Francji, no niemożliwe. Nie ukrywam, że taki Matuidi
by mi kurde bardzo pasował do składu, jest to środkowy pomocnik Ki Sung Yang, zawodnik Swansea. No właśnie zeszliśmy poniżej i jest napastnik Włochy. Kto to jest? Quagliarella. I to jest bardzo dobry traf. 73 tempa, 85 strzałów. Bardzo dobre strzały tego zawodnika, także bardzo fajnie, że go trafiamy. Tego jeszcze mamy 3 zawodników, którzy niestety nas nie wzmocnią. I duplikatu nie mamy w tym momencie żadnego, także Quagliarella. Jakoś tak to się chyba czyta. Bardzo fajny zawodnik trafia do naszego składu włoskiego. Okej, może teraz jakiś inform, może teraz środkowy obrońca, nie tym razem, Bisewacz. Tego się musiał być chyba solidnie wkurwiony na operatora, patrzcie jaką minę cyknął do zdjęcia w FIFA. Wow. Jak już nie lecą żadne ciekawe karty, chociaż dajcie mi jakiegoś Grześka Krychowiaka, albo Szczęsnego, albo Milika i mamy to środkowy ofensywny pomocnik Joshua, 72 tempa, Portugalczyk, tylko Juru, chyba jakoś tak, 70 tempa, 71 obrony, 75 fizyki, wzmacnia w tym momencie aż dwóch zawodników, nasze składy, szwajcarski oraz portugalski. Jeszcze lekko ponad 80 tysięcy przed nami, zobaczymy co teraz będzie, no może w końcu jakaś karta inform, nie. Szpachić. Wiecie co jest najgorsze w tym wszystkim? Że każdy, znaczy dużo ludzi, nie mówię, że każdy, większość ludzi uważa, że każdy youtuber powinien być ekspertem od wszystkich nazwisk. To jest najgorsze, bo ja nie wiem, jak skąd ja mam wiedzieć, jak się czyta serbskie nazwiska, albo jakieś kurde guantamelskie, czy skąd wie, gdzie indziej jeszcze. Trafiamy Torresa, szkoda, że nie tego Torresa z ataku, ale środkowy defensywny pomocnik Torres trafia do naszego składu hiszpańskiego. No i po części to jest bardzo denerwujące, no przecież ja nie jestem żadnym komentatorem piłkarskim, tak jak na przykład Szpakowski. Ja po prostu sobie czytam, gram sobie w grę, dobrze się bawię i dlaczego ja mam umieć perfekcyjnie czytać wszystkie nazwiska, umieć akcentować wszystkie państwa, gdzie tu się H czyta jako J, J jako H i tak dalej. To jest wszystko bardzo ciężkie, żeby zapamiętać, jak się czyta nazwiska tureckie i tak dalej. Także trafiamy Dardera z środkowej sytuacji z Olympiku Lyon. Jeszcze 50 tysięcy, no kurde, czy tu będzie jakiś zawodnik infor w końcu? Manchester City, Bony. Wilfried Bony, do tego jeszcze mamy tutaj Sidbe, lewy obrońca. Okej, także przechodzimy teraz do kolejnej paczki. No już poniżej 50 tysięcy, także zaczyna się martwić, że kurde, nie wyleci jakaś taka bardzo dobra karta żadna. Bramkarz, jest Hugo Lloris, tak jest. Najlepszy francuski bramkarz w tym momencie trafia do naszego składu, tego Lopez. Ja pierdzielę, patrzcie ile tu zawodników poleciało. Lopez, tego jakiś środkowy zawodnik Sankare, jakoś tak. Później do tego jeszcze Lustberger. 4 zawodników bardzo fajnych, nad 5 zawodników, nie 4 zawodników. 4 zawodników bardzo fajnych, wzmacnia nasze składy. No i teraz to otwieranie wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Tamta paczka była na pewno najlepsza. 2 bardzo dobrych bramkarzy, do tego Portugalia bramkarz i jest to Lopez i kolejny bramkarz. No kurde, jak się będziemy musieli bronić, jak nam nie lepiej poleci nic z ofensywy, ani z defensywy, to ci bramkarze mogą naprawdę nam uratować dobre mecze. Kieszka już mamy. Póki co defensywa i defensywni pomocnicy daje bardzo dużo ich leci, ale kurde, gdzie są lewy skrzydłowy? Ja pierdzielę, myślę, że to będzie Cristiano, nie? Ja już chciałem piszeć. Ale to nie jest Cristiano, to jest jakiś Matias, ty trolu pieruński. Matias, no i co się cieszysz? Trolu. Do tego jest Adrian, napastnik, wow, i to jest bardzo fajny napastnik nawet. Do tego sprawia pomocnik Pity, kurde, 69 tempa, na prawej pomocy kolego, no ty u mnie w składzie, ty na pewno nie pograsz, ale ten Matias, no nawet tak dość tak ciekawie wygląda, bym powiedział, kurde, ale Cristiano Ronaldo to mógł być. Okej, no i powoli, to jest jedna z ostatnich paczek w tym openingu, bramkarz kolejny, Beto po raz drugi w tym openingu. Czy coś jeszcze? Sanchez, kolejny środkowy defensywny pomocnik, no ile tych defensywnych pomocników będę miał w tym składzie? Do tego jest lewy obrońca niemiecki. Okej, prawdopodobnie przedostatnia paczka, mamy tu Aguero i środkowy pomocnik Trochowski, jego kurde, strzały z dystansu są bardzo dobre, jak już mi Vibe zaprezentował ostatnio w Fantasy Challenge, także naprawdę Trochowski to jest bardzo dobry traf i cieszę się, że akurat że trafiłem akurat go, bo jego strzały z dystansu naprawdę mogą mi ugrać nie jeden mecz, także do tego jeszcze mam jakieś Manganiego, kolejny defensywny pomocnik z Francji. David Alaba na paczce, no może przyniesie mi szczęście lewy obrońca. A David Alaba, no dopatrzcie, no kurde, David Alaba na paczce, David Alaba w środku, no i to mi się podoba. Kolejny jeszcze mam do tego Joshua, jakiegoś środkowego obrońcę z Portugalii, do tego jest Diarra jeszcze, środkowy obrońca z Francji i to jest na tyle, ale David Alaba to jest bardzo dobry traf, szkoda, że nie możemy go użyć w naszych składach. Okej, także to jest ostatnia paczka w tym openingu. Co będzie w tej paczce? Zobaczymy. Griezmann, no dajcie informa. Była Laba, było kilku fajnych bramkarzy i mamy tutaj lewego pomocnika.
Po raz drugi, no i co taki zły jesteś, przyjacielu, czemu się tak denerwujesz, powiedz mi. Mamy tutaj środkowego obrońcę Gontera i no niestety, no nie ma tu nic ciekawego. Ten Gonter, no człowieku, nie pograsz mnie na pewno. On chyba zły, że muszę go spikselować, no za 300 końców za niego dostaniemy. Niesamowite. No i mam tu naprawdę bardzo ciekawą jedenastkę złożoną. Jest Mata do tego na ławce rezerwowych, mam tu Azpilicueta, jest Pity, jest Tito. I naprawdę bardzo ciekawie to wszystko wygląda, także wydaje mi się, że mój skład hiszpański jest w tym momencie gotowy. Ale liczę jednak, że jeszcze trafimy jakiegoś fajnego ofensywnego pomocnika. Że trafimy jeszcze jakiegoś fajnego napastnika i może kogoś jakiegoś takiego środkowego obrońcy fajnego, bo naprawdę skrzydła i boki obrony mamy bardzo dobre, tego bramkarz, defensywny pomocnik, wszystko jest, czego w tym składzie brakuje, także liczę, że jeszcze trafimy kogoś ciekawego. Nasz skład angielski też wygląda naprawdę bardzo ciekawie, brakuje nam zaledwie prawego pomocnika w tym momencie. Mamy tutaj na ławce Croucha, mamy też Lamberta, do tego na ataku mamy w tym momencie Austina i do tego Carola, więc fajnie to wszystko wygląda. Mówi się, że Panciona włożył do składu, więc może włożymy go na razie, chociaż to jest ofensywny pomocnik, więc będziemy musieli zmienić formację, ale mamy też korka, więc przy 4-1-2-1-2 będzie wszystko szło ładnie poukładać, także na razie tak prezentuje się mój skład angielski. W składzie tureckim doszło nam zaledwie dwóch zawodników. Ten Arad, który jest tutaj na środku obrony, 48 tempa, a do tego ten Ozyakub, także nasz skład turecki w dalszym ciągu wygląda bardzo przeciętny. Nasz skład belgijski w dalszym ciągu pozostaje bez zmian, bo niestety nie trafiliśmy żadnego zawodnika z Belgii i to będzie na pewno bardzo ciężkie wyzwanie, żeby trafić całą jedenastkę belgijską. W naszym składzie francuskim w dalszym ciągu brakuje całej prawej strony, brakuje nam prawego środkowego obrońcy, prawego obrońcy, prawego pomocnika, prawego napastnika. No i teraz, kurde, to jest komplikacja trochę, ale zaledwie 3 openingi za nami, jeszcze jakieś 4 openingi za nami, przepraszam, jeszcze jakieś 6 przed nami, więc kurde, no liczę, że uda się trafić jakiegoś prawego pomocnika oraz całą tutaj tą otoczkę całej prawej strony i że uda nam się zbudować całą jedenastkę. Tak wygląda nasz skład portugalski. No ten troll, kurde, Matias, no myślałem, że to będzie Cristiano, już chciałem piszczeć jak niewiasta, ale no to był Matias, trollu, no i co, i patrz, jak on się cieszy chamsko ze mnie. On wiedział, że będzie trollem w FIFA, dlatego zrobi takie zdjęcie, bo kurde, wiedział, że goście będą piszczeć, po czym zobaczą jego chamski uśmiech. Także tak się prezentuje mój skład na razie. Portugalski, brakuje nam prawego pomocnika, prawego napastnika oraz lewego napastnika. Nasz szwajcarski składzik naprawdę bardzo fajnie się wzbogacił, bo przybyło nam aż 6 zawodników ze Szwajcarii. Embolo, naprawdę to jest chyba najlepsza karta, która wypadła, mimo tego, że nie wygląda dobrze. 86 tempa, 89 fizyki, to jest taki naprawdę tani, nieznany, czy albo mało znany, Emenike, tak mi się wydaje przynajmniej, po jego statystykach tak się prezentuje właśnie ta karta, jak patrzę na jego in-game stats. No i ten Juru, no 70 tempa jako środkowo obrońca, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Teraz nie wiem, która karta jest lepsza, czy Sommer, czy może ten Benaglio. Nasz skład włoski w tym momencie też wygląda kompletny. Mam tutaj dwóch prawoskrzydłowych jako lewy i pomocy, oczywiście nie możemy ich tak użyć, także będę musiał troszkę pomyśleć. Na ataku mamy Paloszego oraz Quariarelle. Także naprawdę fajnie to wszystko wygląda, wydaje mi się, że ładnie ten składzik jest poukładany. Mamy naprawdę dwa bardzo fajne boki obrony, tego dwóch środkowych obrońców, takich nawet ciekawych, no nie są jacyś ogarniacze, ale wygląda naprawdę bardzo dobrze. Skład niemiecki tak samo wygląda na kompletny, tylko troszkę trzeba porobić roszady w składzie, żeby każdy z tych zawodników był na swojej pozycji, ale no wygląda też naprawdę bardzo ciekawie. Mamy kompletną jedenastkę, tylko no ten lewy obrońca oraz ten Hood jako środkowy obrońca nie wyglądają zbyt ciekawie, bo są bardzo wolni. Ten Han, no widziałem, że ma ile, 2 albo 3 gwiazdki sztuczek, coś takiego. Kruse, także naprawdę bardzo ciekawa karta, tylko też nie jest na swojej pozycji, ale wystarczy zmienić na cofniętego napastnika i już będzie wszystko ok, także wygląda to wszystko naprawdę bardzo ciekawie. Także moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli wam się spodobało, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, to bardzo motywuje, a przy okazji bardzo wspieracie rozwój mojego kanału, za co bardzo dziękuję. Ostatnio wbiliście 5500 łapek w górę, za co naprawdę masakrycznie wam dziękuję, bo pobiliście rekord przez ostatnie, znaczy w pierwsze 24 godziny nigdy nie biliście aż tak dużej ilości łapek, dlatego bardzo wam dziękuję i widzimy się oczywiście po następnym materiałem. Do zobaczenia i cześć!